Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku o sektach. W moim materiale wprowadzającym do tej miniserii pokazałam kilka zdjęć przedstawiających założyciela sekty Moona, a także członków tej organizacji oraz pewnych ceremonii, które są bardzo charakterystyczne właśnie dla tego ruchu. I potem skontaktowała się ze mną osoba, która osobiście zna kogoś, kto należy do tej organizacji i postanowiła podzielić się ze mną pewnymi dodatkowymi informacjami. Myślę, że jest to bardzo ciekawa perspektywa, ponieważ w internecie można znaleźć głównie dane dotyczące tego, jak ten ruch działa w Stanach Zjednoczonych oraz Korei Południowej, a jednak przecież funkcjonuje on aż w 140 krajach. Dlatego też dzisiaj postanowiłam poświęcić cały odcinek sekcie Moona, a na sam koniec podzielę się tymi dodatkowymi informacjami, które udało mi się zdobyć. Dlatego jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na ten temat, to zapraszam Was do oglądania. Zacznę oczywiście od przedstawienia genezy oraz historii organizacji. Sami członkowie nie określają jej oczywiście jako sekty, tylko jako nowy ruch religijny. Jego pełna nazwa brzmi Ruch od wezwania Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego, w skrócie Kościół Zjednoczeniowy. W Polsce najczęściej używa się określenia sekta Moona lub Mooniści, za to w Stanach Zjednoczonych są nazywani The Moonies. Ruch został zapoczątkowany w 1954 roku w Seulu, stolicy Korei Południowej, a jego założycielem jest Sun Myung-moon. Moon urodził się 25 lutego 1920 roku i do 10 roku życia jego rodzina wyznawała konfucjonizm, a następnie przeszli na chrześcijaństwo. Podobno 5 lat później, gdy miał 15 lat, spotkał Jezusa, który powierzył mu rolę Mesjasza i misję dokończenia zadania budowania Królestwa Bożego na ziemi. Zdaniem Moona początkowo nie czuł się godzien tak odpowiedzialnej roli i odmówił, ale usłyszał od Jezusa, że jest jedyną osobą, która może tego dokonać. I tak właśnie zaczęła się jego działalność jako przywódcy nowego ruchu religijnego. Choć oficjalną organizację założył w 1954 roku, gdy miał 34 lata, to pracę nad jej stworzeniem rozpoczął już w 1946. Twierdził, że najważniejszym zadaniem powierzonym mu przez samego Boga jest stworzenie idealnego małżeństwa i rodziny. To nie udało się żadnemu apostołowi, ani nawet samemu Jezusowi i zbawienie świata było w rękach Moona. W ciągu swojego życia lider miał wiele partnerek, w tym dwie żony. Z pierwszą rozwiódł się w 1953 roku, jeszcze przed powstaniem Kościoła Zjednoczeniowego. Kolejną poślubił 11 kwietnia 1960. Jego wybranka, Hakia Han, miała wtedy 17 lat, a on 40. Ceremonię nazwano świętym małżeństwem, a oni stali się prawdziwymi rodzicami. Han zaczęła być nazywana matką, prawdziwą matką, idealną kobietą lub żoną Jezusa. Co roku rocznica ich ślubu jest ważnym wydarzeniem dla całego ruchu. Dzień ten nazywa się Dniem Rodziców. Ich wizerunek jest czczony, a gdy para uczestniczy w uroczystościach, członkowie kościoła muszą przed nimi klękać. Gdy jednak ich nie ma lub teraz po śmierci Moona czci się jego zdjęcie. Prawdziwi rodzice doczekali się w sumie 13 potomków, choć tajemnicą poliszynela wewnątrz ruchu i poza nim jest to, że Moon miał także wiele dzieci z nieprawego łoża. Aktualnie szacuje się, że na świecie są 3 miliony członków i ruch działa na terenie ponad 100 krajów i prowadzi też działalność misyjną. Podstawą religii jest wierzenie, że jej założyciel jest Mesjaszem, czyli osobą, która została zesłana na ziemię przez samego Boga, żeby zbawić ludzkość od zła i od grzechu. Członkowie Kościoła Zjednoczeniowego wierzą, że Jezus Chrystus nie dokończył swojego dzieła i dlatego zesłany został kolejny Mesjasz, żeby ten dokończył misję. I jest nią właśnie założenie tej wspomnianej wcześniej prawdziwej rodziny. I jest to nazwa własna, charakterystyczna właśnie dla tego ruchu. I gdy taka rodzina powstanie, to dopiero wtedy ludzie będą uwolnieni od grzechu pierworodnego. Podstawą wiary jest książka napisana przez samego Moona w 1957 roku pod tytułem Divine Principle, czyli Boska Reguła. I to właśnie w niej można znaleźć informacje o przedwcześnie przerwanym życiu Jezusa, który nie zdążył przez to znaleźć idealnej małżonki i nie dopełnił woli Boga. Odkupił ludzkość duchowo, ale nie fizycznie. Książka zawiera także zapisy z Biblii, zmienione w taki sposób, żeby pasowały do wizji Moona. Zdaniem autora, to nie on wymyślił boską regułę, istniała jeszcze zanim Bóg stworzył świat i ludzi. Bóg miał chcieć, żeby wszyscy ludzie byli jego synami i córkami, tak jak Jezus, ale grzech pierworodny Adama i Ewy to uniemożliwił.
Jedynym sposobem, żeby odwrócić to niszczycielskie działanie, jest założenie przez wszystkich ludzi rodzin, w których idealnie dobrany mężczyzna i kobieta mają dzieci. Czwartym nieodłącznym elementem doskonałej rodziny jest Bóg. Wyznawcy wierzą, że swoimi działaniami Moonowi uda się połączyć Zachód ze Wschodem, religię z nauką i duchowość z materią. To połączenie ma oczywiście nastąpić za pomocą małżeństwa, które ma bazować na idei prawdziwej miłości. Małżonków dobiera się, bazując na autorytecie przywódcy, i następnie są oni łączeni podczas bardzo hucznych ceremonii zwanych błogosławieństwem małżeńskim albo ceremonią błogosławieństwa. I pierwsza taka miała miejsce w 1961 roku, czyli rok po ślubie lidera i jego drugiej żony, i wzięło w nim udział 36 par, z których 12 było już wcześniej formalnie małżeństwem. Obecnie w ceremoniach biorą udział zarówno poślubione już wcześniej pary, jak i dopiero dobrane. Najbardziej pożądane są właśnie związki tych par, które nie spotkały się do czasu uroczystości. Te mają na przykład przywilej zatańczenia przed prawdziwymi rodzicami. Masowe śluby odbywają się najczęściej na stadionach i biorą w nich udział tysiące par młodych i jeszcze więcej obserwatorów. Na przykład w ceremonii mającej miejsce w lutym 2000 roku zbiorowy ślub wzięło 70 tysięcy wiernych. Jak można się domyślać, nie zaprzestano organizowania ceremonii nawet po wybuchu pandemii. I oczywiście ze względu na charakter tych wydarzeń nie przestrzegano obostrzeń. Zaledwie niewielka część uczestników miała maseczki. W ceremonii brały udział tysiące osób pochodzących z ponad 60 państw. Co ciekawe, przy doborze partnerów nie brane jest pod uwagę ich pochodzenie geograficzne ani żadne bariery językowe. Wręcz pożądane jest dobieranie osób z różnych części świata i różnych ras, ponieważ zdaniem Moona to jednoczy ludzkość. Specjalnie dobierane są również osoby pochodzące z krajów, które aktualnie lub historycznie są ze sobą w stanie wojny lub konfliktu. Po ogłoszeniu tych wyników oczywiście istnieje możliwość zgłoszenia sprzeciwu i odmowy poślubienia danego partnera albo wskazanie jakiejś preferowanej osoby, jednak jak można się domyślać, nie jest to specjalnie mile widziane. Najbardziej pożądane są związki tych osób, które spotkały się dopiero na ceremonii ślubu i absolutnie nawet przez chwilę nie kwestionowały podjętego za nie wyboru. I w teorii może to brzmieć szlachetnie, to połączenie różnych światów, ta różnorodność, wręcz tolerancyjnie, ale w tym idealnym świecie nie ma miejsca dla osób nieheteronormatywnych. Zdaniem Moona to właśnie związek kobiety i mężczyzny może zbawić świat i to tylko pod warunkiem, że są oni małżeństwem i pod warunkiem, że mają dzieci i to dużo dzieci. Kolejną interesującą praktyką charakterystyczną właśnie dla sekty Moona jest powstrzymanie się nowożeńców od skonsumowania związku przez 40 dni po ceremonii. Dodatkowo, jak to przeważnie bywa w grupach opartych na fundamentalizmie religijnym, czyli rygorystycznym przestrzeganiu zasad i norm wyznaczonych przez doktrynę religijną, rodziny są bardzo duże. Spora liczba dzieci jest wyznacznikiem dobrze funkcjonującej i prosperującej rodziny. Antykoncepcja nie jest akceptowana i rola kobiet sprowadza się do opieki nad domem i potomstwem. Z tego co wiem, po angielsku takie stanowisko nazywa się quiverful i nie udało mi się znaleźć polskiego odpowiednika, choć czasem używa się określenia chrześcijanie QF. W ten sposób określa się ruch wśród konserwatywnych religijnych par propagujący prokreację i postrzeganie dzieci jako błogosławieństwo od Boga, unikając wszelkich form kontroli narodzin, w tym także naturalnych. Podobnie jest w sekcie Moona. Wiele amerykańskich filmów i wydarzeń kulturowych jest finansowanych przez Kościół Zjednoczeniowy i bardzo często nie jest to nawet powszechnie wiadome. I tam komunikaty popierające założenia ruchu są bardzo subtelne i podprogowe. Można więc śmiało stwierdzić, że Moon i jego sekta towarzyszą Amerykanom na co dzień i bardzo często jest to robione w tajemnicy. Wiadomo, że w ciągu 20 lat od założenia ruchu roczne przychody Moona wzrosły do 10 milionów dolarów i stał się biznesmenem. Zaczął inwestować i kupować różne firmy, na przykład fabrykę statków, balet, liczne restauracje, ale także stacje telewizyjne i gazety. I dopiero szukając informacji do tego odcinka dowiedziałam się, że popularna amerykańska gazeta The Washington Times została założona i do dziś jest kontrolowana właśnie przez Kościół Zjednoczeniowy. Jest to konserwatywny dziennik wydawany w Waszyngtonie, który porusza różne bieżące tematy, w tym oczywiście sprawy polityczne.
Sun Myung-moon założył ją 17 maja 1982 roku. I w latach 80. ruch Moona zwrócił uwagę organizacji zajmującej się zwalczaniem sekt. Śledztwo wykazało, że jednym z długoterminowych celów Moona było założenie własnego rządu, którego częścią będzie on i jego wyznawcy i następnie przejęcie władzy, po czym obalenie rozdziału państwa i kościoła. W tym czasie także i organizacje rządowe, w tym Urząd Podatkowy, zaczęły poważnie przyglądać się poczynaniom kościoła. Dochodzenie skutkowało aresztowaniem lidera w 1982 za składanie fałszywych federalnych zeznań podatkowych. Ostatecznie został uznany za winnego i skazany na 18 miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 15 tysięcy dolarów. W sumie odsiedział 13 miesięcy i został wypuszczony za dobre sprawowanie. Wbrew zasadzie nieprzywiązywania się do dóbr doczesnych, lider Kościoła Zjednoczeniowego nigdy nie miał zamiaru ukrywać swojego bogactwa. Wraz z rodziną mieszkał w ogromnej willi, miał garaż pełen sportowych samochodów i hodował rasowe konie. W 2012 roku nawet pojawiły się wzmianki o tym, że udał się w podróż swoim prywatnym odrzutowcem, który kosztował 50 milionów dolarów. Co ciekawe, gdy dzieci lidera oraz jego żony były małe, to Moon wraz z małżonką podróżował po całym świecie, a dzieci były wychowywane przez nianie i służących. I ze względu na to, że te osoby to także byli członkowie kościoła i zdawali sobie sprawę z tego, że są to dzieci Mesjasza, to nie chciały w żaden sposób karcić ich ani wychowywać. I to skutkowało tym, że w późniejszym czasie były one bardzo niewychowane i rozpieszczone. Ostatecznie, gdy dorosły, część z nich zeszła na złą drogę i nawet stała się uzależniona od różnych substancji odurzających. Po tym, jak wieści o buncie najstarszego syna, Hyo Jin Moona, zaczęły wyciekać do opinii publicznej, rodzice postanowili znaleźć mu żonę. Wybranką stała się 15-letnia Nam Suk Hong, którą podobno przyszła teściowa zastraszyła, że jeśli nie uda jej się nawrócić jej syna na dobrą drogę, to będzie to równoznaczne z niewypełnieniem boskiego nakazu. Niestety, jak można się było spodziewać, małżeństwo nie było szczęśliwe. Hyo Jin Moon zdradzał i znęcał się nad żoną. Ze względu na młody wiek oraz wysoką pozycję teściów, zwykłe odejście od męża praktycznie nie wchodziło w grę, ale Nam Suk Hong nie miała zamiaru poświęcić swojego życia i przyszłości rodzinie, która tak źle ją traktowała. Wymagało to naprawdę dużej determinacji i odwagi, ale po 15 latach małżeństwa udało jej się zakończyć ten związek i jednocześnie opuścić organizację. Opisała swoje doświadczenia w książce i teraz jest to jeden z najbardziej unikatowych wglądów w to, jak faktycznie wyglądają realia życia w rodzinie tzw. prawdziwych rodziców. Oczywiście pozostali członkowie sekty, opuszczenie przez nią organizacji przyjęło jako wybranie przez nią szatana. Kobieta całe swoje życie spędziła w Kościele Zjednoczeniowym, dlatego tym bardziej trudno było psychicznie się z tego wyłamać, ale jednak jej się to udało i to wymagało ogromnej siły. Cały ten proces, jak to wygląda, opisałam w moim odcinku wprowadzającym do tej serii. Jednym z najbardziej wzruszających fragmentów jej książki jest ten, w którym kobieta pisze, że uważa, że to właśnie jej bardzo młody wiek i pewna naiwność były głównym powodem, dla którego została wybrana na przyszłą żonę dla najstarszego syna, lidera całego kościoła. Uważano, że właśnie dlatego bardzo łatwo będzie ją nakierować i ukształtować tak, żeby była idealną, uległą żoną. Jednak przeliczyli się co do niej. Okazała się być nie naiwna, a bardzo silna. Sam lider kościoła, Sun Myung-moon, zmarł 3 września 2012 roku, ale organizacja nadal aktywnie działa i Moon jest na uroczystościach reprezentowany przez swoją małżonkę. I teraz chciałabym przytoczyć te kilka dodatkowych informacji, których dowiedziałam się dzięki rozmowie z osobą mającą osobiste doświadczenia z kimś, kto był członkiem sekty Moona. Relacja jest o tyle ciekawa, że dotyczy kogoś pochodzącego z Polski, kto należy do organizacji, która jest raczej najbardziej popularna za oceanem oraz oczywiście w Azji. Dowiedziałam się m.in., że nawet w Polsce organizowane są obozy dla członków tej sekty, podczas których członkowie przyjeżdżają tam i są praktycznie całkowicie odcinani od świata zewnętrznego, nie mają dostępu do telewizji, internetu i nawet zasięg komórkowy jest bardzo słaby. Zakładam, że ma to na celu takie pochłonięcie się przez te aktywności i różne rytuały charakterystyczne dla kościoła, bez żadnych zakłóceń z zewnątrz, żeby ta indoktrynacja była jeszcze głębsza.
Oczywiście nie chcę tutaj wyjawiać żadnych szczegółowych informacji na temat tej konkretnej osoby. Nie jestem pewna, czy takie obozy i zgrupowania są organizowane bardzo często, czy może w różnych miejscach, ale to, o którym ja się dowiedziałam, miało miejsce pod jednym z największych miast w Polsce. Dodatkowo wiadomo, że w sekcie Muna istnieje podział na generacje, że rodzice wychowują swoje dzieci w wierze i dzięki temu te dzieci mają wyższy poziom oczyszczenia i każde kolejne pokolenie jest bardziej oczyszczone. Dodatkowo Korea jest najważniejszym miejscem dla ruchu, uznawanym za święte miejsce. To właśnie tam Sun Myung-moon założył swój uniwersytet, w którym większość uczniów należy do sekty, choć jest on teoretycznie otwarty dla wszystkich, ale to właśnie członkowie ruchu są faworyzowani przede wszystkim podczas procesu rekrutacji. Bardzo interesującą informacją jest także to, jak sposób dobierania partnerów wygląda teraz, po odejściu lidera, ponieważ wcześniej to właśnie Moon teoretycznie odpowiadał za wszystkie dopasowania, ale teraz po jego śmierci powstała jakaś aplikacja lub inny cyfrowy system, który losuje w partnerów. I członkowie kościoła uważają ten wybór nie za przypadek, a za przeznaczenie. I żeby się mu sprzeciwić, trzeba mieć naprawdę poważny powód. Dodatkowo, tak jak wspomniałam wcześniej, faktycznie przy doborze partnerów nie jest brane pod uwagę to, skąd pochodzą, ich rasa ani pochodzenie społeczne. Jednak sprawdza się, czy są z tego samego pokolenia, czyli czy są na tym samym poziomie oczyszczenia. Rodziny rzeczywiście są duże, ilość dzieci zależy od tego, na ile Bóg pozwoli i przeważnie obowiązek utrzymania tej licznej rodziny spoczywa na głowie rodziny, czyli na ojcu, ponieważ główną rolą kobiety jest wychowywanie dzieci. Kobiety nie są zachęcane do zdobywania edukacji, ponieważ to i tak nie pomoże im w wypełnieniu swojej roli. Nie funkcjonuje zakaz chodzenia do szkoły przez kobiety, jednak domyślam się, że skoro wychodzą one za mąż młodo, to mogą jednocześnie przerywać wtedy edukację. Oficjalnie nie ma przymusu zakładania dużej rodziny, jednak ze względu na przekazywane wartości i przez to, że członkowie są wychowywani najczęściej już wewnątrz tej religii, to oni sami chcą dla siebie właśnie takiego życia. Dodatkowo alkohol nie jest akceptowany i członkowie całkowicie go unikają, chociaż możliwe, że wyjątkiem jest ceremonia ślubu, ponieważ tam zauważyłam pewne wzmianki o winie, ale może to być na przykład jedyny wyjątek, albo ta zasada nie jest zawsze przestrzegana. I to jest już wszystko, czego udało mi się dowiedzieć na temat tego ruchu religijnego Kościoła Zjednoczeniowego. Muszę przyznać, że ten temat niesamowicie mnie zaciekawił i jeśli dysponujecie jeszcze jakimiś dodatkowymi informacjami, lub tym bardziej, jeśli macie osobiste doświadczenia z tym związane, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach, lub możecie także skontaktować się ze mną prywatnie na Instagramie albo drogą mailową. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie. A jeśli macie propozycje, o jakich innych sektach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej miniserii, albo o jakich zagadkach mogłabym opowiedzieć w mojej serii zagadek kryminalnych, to także napiszcie to w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!